Hej, 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 z tej strony Cheeta, a przed nami kolejny odcinek z Rival Stars. Dokładnie, jest to specjalny odcinek z Rival Stars, gdzie troszeczkę wyjaśnię, co, gdzie i jak się działo. Bo słuchajcie, ostatnio, dokładnie wczoraj, bo nagrywam ten odcinek w środę, odpaliłam live'a z tej gry i myślę, że będę robiła coś takiego częściej, będę troszeczkę robiła też rzeczy poza tymi odcinkami, przy czym główną linię moich koni, czyli tutaj jak mamy Mystery Genius, potem idzie Mystery Effect, tak? To będę robiła tylko i wyłącznie na tych odcinkach, tak? Takie poza odcinkowe rzeczy to będą na przykład kupowanie koni z marketu i ich ogarnianie. Dlaczego będę to w ten sposób robić? Bo ja czasami po prostu wchodzę do gry, tak? I widzę jakiegoś zarąbistego konika i chcę go po prostu kupić, a nie mogę, no bo tak musiałabym nagrać odcinek o tym. Dlatego postanowiłam, że będę takie rzeczy robić poza odcinkami. Przy czym też najczęściej będę to robić właśnie też na live'ie. Live, który odbył się wczoraj, jest z niego zapis, nazywa się on Niezapowiedziany Live. Ja się postaram jeszcze do opisu tego filmiku dać link do tego live'a. Będę się tak starała właśnie uzupełniać tą historię tutaj, którą tworzymy w tej grze tymi live'ami. Natomiast jeszcze poza live'em, słuchajcie, udało mi się coś zrobić. Poza live'em udało mi się kupić, no i właśnie o tym właśnie też mówię, taką idealną klacz. Jej już nie ma, tak? Bo ja jej nawet nie trenowałam. Ona mi zupełnie nie była potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że ona ma pozycję back. I ja jej nawet nie chciałam, ona mi była tylko potrzebna do tego, żeby z niej wyprowadzić jakąś nową linię koni. Bo ja nie chcę hodować koni w sobie, tak? Nie chcę krzyżować siostry z bratem, etc., etc. Wolałabym tego nie robić i dlatego staram się kupować konie bądź kryć końmi ze sklepu. I teraz tak, tutaj mamy konia, którego kupiłam. Ja jej w ogóle nie trenowałam, tylko z niej wyprowadziłam tego ogierka. On miał też maksymalne statystyki, ale jak widzicie ma beznadziejną maść. I będziemy szukać dla niego jakiejś odpowiedniej klaczy, żeby nim kryć jakieś fajne klacze, skoro on ma maksymalne statystyki. O, zobaczmy od razu na markecie, czy coś się ciekawego pojawiło. Nic ciekawego się nie pojawiło, czyli możemy dalej sobie gadać. Tak, tego Creative Dolphina połączyłam z Lunar Vampire. Przypominam, Lunar Vampire to jest koń, którego wyhodowaliśmy na live'ie. I Lunar Vampire nie ma maksymalnych statystyk, także ona na pewno z nami nie zostanie, ona zostanie na bank sprzedana, tylko próbuję z niej jeszcze wyciągnąć jakiegoś konia z maksymalnymi statystykami. I tutaj udało mi się połączyć te dwa konie i uzyskać izabelowatego ogierka z maksymalnymi statystykami. I zastanawiam się ciągle, czy dalej czy już sprzedać te dwa konie i zostawić sobie tego jako takiego do hodowli, czy może jeszcze troszeczkę pokombinować. Jaki mam tutaj dylemat i dlaczego w ogóle ten dylemat się pojawił? Bo chciałabym wyhodować Karolinę. Bardzo bym chciała mieć dużo karych koni. To są bardzo ciężkie konie do wyhodowania w tej grze. I no niestety, ale próbując łączyć te dwa konie, Creative Dolphin i Lunar Vampire, wiem, że mogę uzyskać karę konie, bo mi się zdarzało już uzyskiwać karę konie z tej pary, przy czym nie miały maksymalnych statystyk. Kilka koni z maksymalnymi statystykami udało mi się z tej pary oczywiście wyhodować, ale ten miał najfajniejszą maść, dlatego jeszcze został. Nie trenowałam go w żaden sposób jeszcze i tak dalej, bo nie wiem, czy go po prostu zostawię, czy przerzucę się na jakiegoś innego konia. To jeszcze się okaże. To będę robić po prostu poza odcinkami. A w dzisiejszym odcinku, tak, dokładnie, musimy pożegnać That Effect.
No niestety, słuchajcie, Dat Effect dała nam wspaniałe źrebaki, bo Dat Effect dała nam Mystery Effect, która jest w głównej linii naszych koni. Tak, zobaczcie. To jest główna linia naszych koni. Ja bym w sumie chciała troszeczkę dalej ją pociągnąć. Ona ma maksymalne statystyki, ta dwugwiazdkowa klacz. I na pewno będę się starała troszeczkę ją pohodować jeszcze. Dlatego chcę zobaczyć, co nam się tutaj urodziło z tej klaczy. I uwaga, no niestety nie maksymalne. O matko, jaki piękny źrebak. Ale dlaczego nie maksymalne statystyki? O... No nie. No zobaczcie. Ale niestety nie są maksymalne statystyki. Także skip to mare. Niestety, i ona zostaje sprzedana. No śliczna, ale midlak. Także, no niestety, na bank zostaje sprzedana. Nie będziemy za nią płakać. Natomiast Mystery Effect... Tak się zastanawiam, czy Mystery Effect pokryć naszym Creative Dolphinem, czy czymś innym. Bo ja bym chciała jeszcze jakiegoś dwugwiazdkowego źrebaka z niej otrzymać. Tutaj byśmy sobie. I teraz tak, Mr. Effect, proszę. Mr. Effect byśmy sobie czymś pokryli, ale musi to być frąciak. No i jedynym frąciakiem, jakiego mamy do dyspozycji, jest nasz frąciak własny. Bardzo śmieszne. Tutaj sobie zrobimy. O, jest matko, prawie maksymalne statystyki. Wy to widzicie? Ale 65% szans na to, że będzie to trzygwiazdkowy koń. Niestety. Niestety. Ale spróbujmy. Może akurat coś ciekawego się z tego wykluje. A my w tym czasie troszeczkę zarobimy kasy w wyścigu. Weźmiemy udział w tym wyścigu. Co by tutaj wziąć udział? Żeby jak największe szanse na... Aj, zapomnieliśmy Dat Effect sprzedać. To zaraz to zrobimy. Race. Może spróbujemy na tej kreacji, na nim. Bo to jest w sumie ogier. I spróbujemy na nim sobie odpalić to. Musimy idealnie wystartować, słuchajcie. Także pilnujemy, bo to jest tylko 800 metrów. I bardzo dużo zależy od startu. Tutaj bardzo dużo zależy od startu. Tak jest, idealny start. Dobra, niech sobie leci. Leć, skarbie, leć. Coś widzę tutaj, że chyba ktoś mnie będzie prześcigać. Tam widzę takiego kunia, który mnie prześciga. Lupa. Nie naładuje się na maksa. Troszkę przytrzymam, żeby jeszcze się naładować. No ładuj. I jedziemy. O, nie wygramy tego, słuchajcie. Kurde. A nie, może? Słuchajcie, jest. Słuchajcie, to są milisekundy, ale udało się wygrać. Udało się wygrać. Czasami ryzyko się opłaca. O, znowu mam za dużo rzeczy w bazie. Sell. To dwa. Sell. Sell. To sprzedamy. Też sell. To ze 3 sprzedamy. Tego ze 4 sprzedamy. Tego ze 7. O matko, tych złotych trzeba też już trochę posprzedawać. Sell 2.
tutaj dwa. Mamy ich za dużo stanowczo. Tutaj trzy. O, i tak będzie dobrze, no nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Inkoma sobie zbierzemy. I lecimy dalej. Racing. Tutaj 1200 metrów. 4, 6. A weźmiemy tą. Weźmiemy na niej, się spróbujemy wybić. Może akurat jakieś będzie ciekawe. Lecimy, lecimy. It's race on here at Parsons Valley. A great start for the favorites. Evening Admiral starting well on the inside. The race continues with boring bursts. Evening Admiral in second position, three lengths behind its unlikely explanation. Emperor Engine in fourth. Next, it's Torch Hipster. They have 900 to gallop. It's boring bursts. Unlikely explanation in second place. Toe to toe with Emperor Engine. Euphoric Egg making ground. Flash Sights pushing past horses. Dawaj, dawaj. Powinnam tu naładować tego sprinta, także nie powinno być źle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Unlikely explanation. Wants the front. Dajesz. Trochę mało się naładuje. Chociaż może. A jeszcze jedno się naładuje na bank. No, naładuj, naładuj. Nie, dobra. Dobrze, dobrze, że nie przytrzymywałam jej. I jedziemy. Powinnam to wygrać. No, bardzo mocno do przodu wyskoczyłam. Tak jest, zwycięstwo, kolejne zwycięstwo. I my sprawdzimy, co nam się tutaj z Mystery Effect nam urodzi. Skipniemy. O, znowu dwa punkty brakuje. No nie, a taka fajna maść. Skarogniadek nam się trafił. No ale co zrobimy? No nic nie zrobimy. Kolejny na sprzedaż, sell. Jeszcze raz, słuchajcie, spróbujemy ją pokryć tamtym ogierem, bo no dosyć ciekawe źrebięta dają. W związku z tym spróbujemy jeszcze raz z tamtym ogierem. Który to był ogier? To był ten ogier. A ten ogier, jakie ma statystyki, to jest na pewno też fronciak, ale dużo gniatków to nie, bo będzie dalej gniada rzeczywistość, a tutaj mamy no lepsze, zdecydowanie zobaczcie lepsze maści. Też są gniatki, no ale. I bierzemy jeszcze Mr. Effect, kryjemy ją. I teraz tak, musimy dać efekt, no niestety już pożegnać. To jest jej koniec już u nas w stajni. Fajna klaczka, ale niestety ona nie została przez nas wyhodowana, w związku z tym nie ma dodatkowych statystyk. I ja takich koni nie zachowuję. Dobra, robimy zdjęcie. Robimy zdjęcie dla Dat Effect, żeby trafiła do sali chwały moich koni ze swoimi statystykami. No naprawdę dużo dla mnie zarobiła. Zobaczcie, 32 wygrane. Kurczę, dobra, klacz. Safe. No ale to tak jak w hodowli, słuchajcie, prawdziwej, no trzeba wymieniać matki hodowlane. Tak to wygląda, niestety. I sprzedajemy ją. Pa, pa! Dat Effect poszła na sprzedaż. Mamy tutaj już tak dwa. Teraz tak, w zależności od tego, co nam urodzi Mystery Effect, w zależności od tego, czy to będzie kolejna dwójka z idealnymi statystykami, czy kolejna trójka z idealnymi statystykami, następnego konia, którego zostawimy, to jest właśnie jej potomstwo. Także musimy jak najmocniej
tutaj się opierać na jej potomstwie. I ponieważ nie chcę już tutaj troszeczkę tak przedłużać, zrobimy jeszcze jeden może wyścig. O, market. Sprawdźmy, co na markecie. Nie ma nic ciekawego na markecie, niestety. Jeszcze jeden wyścig, tak jest. Teraz te na 6000. Ale z jakimiś lepszymi może... No Creative Dolphin nie jest zły. Hard Firm. Ten 3,5, 4, 6, 4, 8. Lunar Vampire. A to weźmiemy to, co ma największe obstawianie, bo wtedy po prostu jest trudniej, tak, wygrać, ale macie za to większą wygraną przy obstawianiu. I dlatego, jeżeli nie obstawiacie, to lepiej bierzcie te, gdzie macie większą szansę na wygranie, ale ja obstawiam, a w związku z tym wolę wybrać konia, gdzie trudniej będzie mi wygrać, ale jednocześnie będę miała większą wygraną. Także mi to nie przeszkadza. Dobra, teraz się będziemy trzymać tutaj tego skrętu na prawo. I chyba tu, no przepraszam, na lewo. Och, ja i ta moje kierunki. Ale kurczę, ten koń jest taki śliczny, ale... No szkoda, że on nie ma maksymalnych statystyk. Ja tak żałuję, że on nie ma maksymalnych statystyk. Przykro. Naprawdę bardzo przykro. Jedziesz koniu. I trochę sobie podjedziemy. Żeby już nas na bank nie dogonili. A teraz to już nie muszę się trzymać. Teraz mogę wyprostować jej łeb. Przytulona do barierki jest. Powinno być Kit Majonez. No, raczej tutaj będzie Kit. Mam jeszcze 3 punkty sprintu do naładowania i 700 metrów. Na spokojnie, nawet za dużo czasu mam na to, żeby to doładować na maksa. Można sobie jeszcze jeden podjechać, żeby szybciej jeszcze było. No i my zaraz będziemy mieli maksa. Jesteśmy już prawie na finiszu. No i zaraz będziemy ruszać. I uwaga, nie ma co się już czaić. Ruszamy do boju. Och, jak zostają w tyle. Już nas nie dogonicie. Przespaliście. Tak jest. I sprawdźmy, co nam się tutaj urodzi z tej Mystery Effect. Skip. Kurczę, no nie ma maksymalnych statystyk. Nie ma maksymalnych statystyk, a w związku z tym niestety, ale idzie na sprzedaż. Idzie ten ogier na sprzedaż. No dodatek jest midlakiem, to już w ogóle. Fu, B, niedobrze. Dalej będziemy tym ogrem kryć, ale jeszcze spróbujmy Mystery Effect pokryć tym ogrem. Proszę bardzo. W tym czasie my jakiś tam wyścig sobie ruszymy. Ruszymy sobie następny wyścig, ten, oj, tutaj dużo będzie do wygrania. I ja bym wzięła tą klacz, bo największe ma obstawianie. Będzie ciężko wygrać, ale może się uda. Jedziemy. Dajesz. Szósta pozycja. A tutaj się akurat nie liczy, bo to 800 metrów. Musimy idealnie wystartować. Jak idealnie nie wystartujemy, to marne szanse, że wygramy. Ale idealnie wystartowaliśmy. Będzie git, słuchajcie. Powinnam wygrać, ale jeszcze nie masz pewności. Jedziesz, maleńka, jedziesz, nie odpuszczaj.
bit crash once the front just behind its pounding down the course it's lunar vampire triangular respect on the rails mam idealnie naładowana jest i uwaga ruszamy triangular respect 2 meters away it's a prison path ruszamy nie macie szansy. Haha. A tam był jeszcze jeden. Boże, to ja go ledwo prześcignęłam. Ledwo, ale się udało. Tak jest. I ile nas będzie kosztować? 4000 aż będzie nas kosztować, żeby teraz... A ile będzie po 2 minutach? Bo ja bym sobie to skipnęła, słuchajcie. No dawaj, pokaż. 2 minuty. Nie, słuchajcie, jeszcze raz sobie wyścig zrobimy. Szkoda mi trochę kaski na skipowanie tego. 4-8, 4-6. Ta ma najmniejsze szanse na wygranie, więc ją jedziemy, bo wtedy ma największe, największe obstawianko. I jedziemy. Dajesz maleńko. Dajesz. Okej. Okay. Ewentualnie wiecie, jak jeszcze zrobimy? Zrobię sobie taką pauzę, tak jakby. Wytnę z tego filmik. Pokażę wam już, jak będzie jakiś idealny koń do pokazania, którego wyhoduje. Ale nie wiem, czy tak zrobić. Jak w ogóle byście chcieli, żebym to nagrywała? Chcecie oglądać te moje wyścigi? Czy wolicie, żebym tylko pokazywała, jak hoduje konie? Bo to też może być... Nie wiem, czy byście woleli oglądać wszystkie te wyścigi, które robię, jak się ścigam, czy tylko i wyłącznie hodowlę. Bo ja bym mogła tak zrobić, żeby pokazywać tylko i wyłącznie hodowlę, a ścigać się poza odcinkami. To też mnie to zastanawia, czy chcecie to widzieć, czy nie. Dajesz maleńka. Just in front of Baritone Knights, toe-to-toe with Outlaws Hackle. Creative Dolphin, maintaining the prime spot. Ładuj, jeszcze 4 punkty, także ja już nie będę za bardzo jej przytrzymywać. The race continues with Creative Dolphin. Można by było jeszcze ją trochę popędzić, ale na razie jeszcze nie. Jeszcze jej nie popędzajmy. Dobra, prosta, ostatnia prosta, moi drodzy. Zobaczmy, czy damy radę. A jeszcze tak ze 2 razy sobie skoczymy do przodu. Ładuj, jest. Jeszcze jeden niech się naładuje. Jeden nie naładuje, z tego co widzę, ale już możemy ruszać do przodu, żeby nas nikt nie dogonił. Raczej nic nie dogoni. Tak jest. Wygraliśmy. I więcej kasy mamy. O, sprawdźmy, co na markecie jest dostępne. Jezu, jaki ładny karusek. Uff, jaki ładny karusek. No nie, ale nie ma maksymalnych statystyk. No niestety. Albo statystyki dobre, albo ładny wygląd. No to jest zawsze taki dylemat. No, strasznie mnie to wkurza. Dobra, kolekt, sprawdźmy, co nam się urodzi. Idealny, 4-5, 4-5, 4-5. No i gniadek, no nie, no po prostu nie mogę. No nie. No i brzydki gniadek, no. No skip to mare, no niepotrzebny taki. No nie, no nie jesteś nam potrzebny, na dodatek midlak. Nie no.
Nie, słuchajcie, teraz sobie nie będziemy żałować. Nie będziemy sobie żałować kasy. Zrobimy sobie źrebakowe tornado. Wymienimy tylko ogiery, bo ja szukam jakichś fajnych. O, ten jest lepszy. Łogr? Chociaż ja bym chciała jakiegoś takiego, który właśnie na przykład ma dwie gwiazdki. No ale dobra, spróbujmy tego łogra wyhodować z nią i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od razu sobie skipniemy. Nie ma maksymalnych, ale są ładne. Już widzę, że będą ładne maści. Ciekawe maści będą. To będzie można z nimi coś pokombinować. Selniemy. Sel. Ten jest midlack, to nas nie interesuje. Dalej jedziemy. Breed horse. Mystery effect i ten. Breed. Skipniemy. Nie ma maksymalnych statystyk, niestety. Ale widzę, że już ładne. Ładne maści. Selniemy go. Jeszcze raz. Breed horse. Mystery effect. I tego. Breedniemy. Skipniemy. 4, 5, 4, 5, 4, 8. Czyli nie ma maksymalnych statystyk. Znowu idzie na sprzedaż. Ty też idziesz, skarbie, na sprzedaż. Takiego też nie chcemy. Fall Stalls. Dalej. Breed Horse. Mystery Effect. Breedniemy go. Skipniemy. 4, 3, 4, 4, 4, 4. O, karusek! Czyli to widzicie, to jest karusek, ale nie ma maksymalnych statystyk. Skip to Stallion. Jak widzicie, mamy karuska. Ale niestety nie jest to z maksymalnymi statystykami. Ale to już wiemy, że możemy na spokojnie tym ogierkiem kryć, bo mamy szansę tutaj na otrzymanie karusków. Mystery Effect. Breedniemy go. Proszę bardzo, skipniemy. Prawie maksymalne. No ale beznadziejna maść. Jezus. Beznadziejna maść. Idzie. Jeszcze midlak. No nie, no to się nawet... Nie. Breed horse. Mystery effect i karusek. Dawaj mi go. Skipniemy. Nie ma maksymalnych statystyk i lecimy dalej. Ile nam jeszcze kasy zostało? 69 tysięcy. I chyba wiecie co? Tak będziemy nagrywać te odcinki. Że ja poza odcinkiem będę zarabiać dużo kasy na koniach, na wyścigach, a na odcinku tutaj tylko będziemy ją wydawać na krycie. Napiszcie mi w komentarzach, czy takie coś Wam by odpowiadało, czy wolicie coś innego, czy wolicie też widzieć, jak się ścigam. Nie zły, zły wygląd i złe statystyki. Idziesz na sprzedaż, bo to no niestety, ale jak widać, troszeczkę tej kasy schodzi, żeby poszukać idealnego kunia, którego bym chciała. Dawaj. Dawaj. No, 4-3 punkty. Ale znowu ładna. I widzicie, jak jest, kurczę... jak nie ma dobrych statystyk, to kurczę, jest ładna maść. To jest standardzik. No, standard... O, jakie niebieskie oczy, zobaczcie. To jest kremelo. To jest ewidentnie kremelo. Ach, nie wiem, jak z gniatka i z karego konia mam kremelo, no, bo to w prawdziwym życiu to jest niemożliwe. No, ale jak widać, w tej grze to się starza. Skipniemy sobie. 4, 5, 4, 4, 2 punkty brakuje i dobra maść. No to standard, no po prostu troszeczkę brakuje i już jest dobra maść. No, a żeby cię szlak trafił, koniu przebrzydły.
Foalstal, Brit. No chyba nam dwa ostatnie krycia zostały, bo to 16 tysięcy kosztuje mnie. Jedno takie krycie, no i Skip to Stallion, no i bułanek. Gdyby to był bułanek też, a nie, to nie bułanek. No taki trochę bułany, trochę jelonek jest. No ale niestety, też nie jest to koń moich marzeń. Mr. Effect. I to będzie chyba ostatnie krycie, moi drodzy. Nie ma maksymalnych statystyk. O, czyli niestety, ale dzisiaj nie udało się nic wyhodować. I napiszcie mi w komentarzach, czy następne odcinki mam nagrać właśnie w ten sposób, że po prostu zarobić trochę kasy tutaj w grze i spróbować coś fajnego wyhodować. Jak byście chcieli, żebym to zrobiła? Mi się wydaje, że to by było w miarę dobrym pomysłem, ale to zależy od Was. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Może jeszcze raz zaraz zrobimy? No nie, no nawet nas nie stać, żeby czymś zaźrebić te konie, no. Niestety, wszystko wydaliśmy na te zaźrebianie. No, to niestety, ale kończymy odcinek. Rozpukałam się całkowicie do 6 tysięcy. Będę musiała wykombinować jakoś tutaj trochę pozarabiać teraz kasy. To już będę robić poza odcinkiem. A Wy mi napiszcie, czy chcecie widzieć, jak tu zarabiam tą kasę, czy wolicie same już takie właśnie hodowle, żeby tylko sprawdzać, co mi się urodzi. Trzymajcie się. Pa, pa.